niewolnikiem i powiedział mu, żeby tutaj wychodzić, wyłączyć kamerę i on zostawić popiernika. Ja rozmawiałem z panem na popiernik, to przyjdzie na wieżę. Aha, to jest tylko za tą salę i ona tutaj przyjdzie. Poszedł, jak zobaczy, że wychodzi przez salę i pana przyjdzie, wyłączy, zabierze te wszystkie rzeczy i da się nie znaleźć. I wiem, co będę prosił, no to jest, jakby mikrofon zbiera wszystko, więc jeśli będzie chaos na sali, to jest nawet zbiera na sali. Proponuję nawet, że ten mikrofon jest na sali 2 i lepiej to nagłosimy dużo osób, więc to się dzieje i wtedy lepiej słychać po prostu. Okay. Czyli używamy mikrofonu i to nie będzie... Tak, zdecydowanie. Mikrofon jednak na wieś, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, witam Państwa. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Proszę tam górne rzędy. Świetnie. Drodzy Państwo, mam wielką przyjemność powitać naszego gościa, który przeprowadzi dla Państwa wykład na temat, który myślę interesuje niewątpliwie nas i współcześnie, ale także Państwa jako studentów, widzę osoby międzynarodowych i politycznych, kwestie związane i z funkcjonowaniem aparatu wywiadowczego czy służb specjalnych, ale także to, jaki ma to związek z ustrojem politycznym, z instytucjami, które są powołane. Więc Państwu przedstawię naszego gościa króciutko. Pan pułkownik Grzegorz Małecki jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i pozostał w UOP do 2002 roku, pełniąc m.in. stanowisko naczelnika Wydziału w Delegaturze UOP we Wrocławiu. W kolejnych latach był m.in. doradcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W latach 2005-2008 był sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku poświęcił się jako dyplomacji, objął stanowisko pierwszego radcy ambasady RP w Madrycie i pozostał na tym stanowisku do 2013 roku. W 2013 roku otrzymał awans na stopień pułkownika, a w listopadzie 2015 roku został pełniąc obowiązkiem szefa Agencji Wywiadu, a kilka miesięcy później, w lutym 2016 roku, objął już pełne szefostwo Agencji do września 2016 roku, kiedy to ustąpił z tego stanowiska i poświęcił się działalności ekspercko-doradczej, między innymi stojąc na czele Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. A przede wszystkim pan pułkownik jest autorem, czy właśnie jest bohaterem tego właśnie bestsellerowego dzieła Wywiadu Rzeki pod tytułem W cieniu. Grzegorz Małecki w rozmowie z Łukaszem Naziewskim. Bardzo gorąca publikacja, trudno znaleźć ją w księgarniach. To chyba już trzeci dodruk się pojawił, także sukces nie tylko wydawniczy, ale myślę, że sukces naszego bohatera, dlatego że jest to niezwykle ciekawa i ważna lektura w świetle tego, co możemy wiedzieć o funkcjonowaniu służb, zwłaszcza agencji wywiadu i co może być przedmiotem właśnie takich publicznych wystąpień czy publicznych informacji.
Proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie trwał około godziny. Potem będzie oczywiście czas na pytania i odpowiedzi. Sądzę, że Pan pułkownik tutaj będzie w stanie, oczywiście w tych granicach, które wiążą się z pełnionymi przez niego funkcjami, na nie odpowiedzieć. Jeszcze jedna uwaga techniczna. W związku z tym, że wykład jest rejestrowany, wideo jest nagrywany, to prosiłbym o zachowanie ciszy podczas wykładu po to, żeby nie było tutaj szumów przy rejestracji. Także dziękuję bardzo za zrozumienie i przekazuję już głos panu pułkownikowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Bardzo mi miło być tutaj dzisiaj z Państwem. Dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że jest to pierwsze moje spotkanie publiczne ze studentami po wydaniu, pojawieniu się książki. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że to właśnie uczelnia Państwa, Uniwersytet Jagielloński, jest tą, która jako pierwsza chciała wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Oczywiście nie będę mówił dzisiaj, przedmiotem naszego spotkania nie jest omawianie książki. Niemniej ten wątek, który będę dzisiaj poruszał, który poruszę podczas dzisiejszego spotkania, jest też omówiony w książce, jest jednym z tych, które w książce omawiamy z panem redaktorem Mazierskim, który jest prowadzącym wywiad. A tematem dzisiejszego mojego wykładu będzie właśnie kwestia budowy systemu wywiadowczego Rzeczpospolitej. Miejsce i rola ministra do spraw służb specjalnych w zarządzaniu systemem oraz architektura i funkcje jego aparatu wykonawczego. No, w ogólnym jakby zarysie postaram się zrealizować ten cel, chociaż muszę przyznać, że godzina to z całą pewnością jest czas, który pozwoli tylko zasygnalizować najważniejsze wątki. Niemniej mam nadzieję, że pozwoli mi to zainteresować Państwa i rzucić światło na tę niezwykle istotną kwestię, która niestety nie doczekała się przez ostatnie 30 lat poważnego potraktowania w naszym kraju i która niestety ciągle wymaga dopiero poważnego podejścia. Mam nadzieję, że kwestie, na które zwracam uwagę i propozycje, które przedstawiam, które dzisiaj między innymi mam zamiar przedstawić, w pewnym sensie będą stanowiły na przyszłość, taka jest moja nadzieja, pewną podstawę kierunkującą rozważania, czy też konkretne prace związane z tą problematyką. Otóż mówimy sporo o służbach specjalnych, używając tego terminu w sposób taki często nie do końca przemyślany, czy uświadomiony. Otóż zanim rozwinę dzisiejszą główną tezę dzisiejszego spotkania, chciałbym poruszyć kwestię, która ma jakby, która jest fundamentalna dla spraw, o których będziemy mówili. To jest sama idea, czy termin, pojęcie służby specjalnej. Otóż w Polsce ono funkcjonuje dosyć powszechnie, aczkolwiek nigdzie nie jest w prawie zdefiniowane. Oczywiście w różnych licznych publikacjach naukowych jest szereg prób zdefiniowania tego pojęcia. Z mojego punktu widzenia, jako praktyka, nie teoretyka, te rozważania zmierzające w kierunku wyjaśnienia, zdefiniowania tego terminu, niestety są pozbawione specjalnie, w dużym stopniu są pozbawione sensu, ponieważ staramy się dorobić pewną ideologię do faktów, które już się pojawiły. Tymczasem powinniśmy cofnąć się do źródeł, ponieważ my używamy terminu służby specjalne w odniesieniu do instytucji, które
Czy sam termin służby specjalnej jest po prostu pewnym terminem niezdefiniowanym, który odnosi się do trojakiego rodzaju służb, instytucji, które mają swoje precyzyjne nazwy w literaturze i w prawodawstwie światowym? Czyli krótko mówiąc, to, w czym mamy do czynienia, mówiąc o służbach specjalnych, to zarówno służby wywiadowcze, jak Agencja Wywiadu czy Służba Wywiadu Wojskowego, jak również służba par excellence policyjna, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, oraz trzecia kategoria służb, czyli służba pod nazwą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest hybrydą służby wywiadowczej i służby policyjnej, czyli służbą wywiadowczą wyposażoną w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze. Czyli to jest rozwiązanie, które w realiach świata zachodniego jest rozwiązaniem bardzo, bardzo rzadko występującym. Tymczasem w związku z tym mamy do czynienia z używaniem jednego terminu na określenie trzech różnych kategorii służb, z których, które różnią się między sobą przede wszystkim nie tyle metodologią, co celem istnienia oraz rolą w państwie. Służba wywiadowcza, jak Państwo zapewne wiecie, jej celem jest przede wszystkim pozyskiwanie wiedzy na potrzeby wyprzedzającej wiedzy, jako przed zaistnieniem zagrożenia, czy też przestępstwa, na potrzeby procesów decyzyjnych na szczeblu państwa. Służby policyjne tymczasem służą do poszukiwania dowodów popełnionych przestępstw, czyli niejako poza istnieniem. Ta dystynkcja jest o tyle ważna, że w świecie zachodnim konsekwencją właśnie tych dwóch różnych ról jest wyposażenie tych dwóch rodzajów służb w różnego rodzaju, różne uprawnienia. Te służby, które mają prawo posiadać więcej wiedzy, czyli krótko mówiąc mają wiedzieć wszystko, muszą mieć ograniczone uprawnienia i dlatego w państwach zachodnich, zwłaszcza gdzie w najbardziej takim ewidentnym przykładem tego są Niemcy, nie mają prawa realizować jakichkolwiek działań o charakterze dochodzeniowo-śledczym, czyli krótko mówiąc różnego rodzaju środków egzekucji prawa. Tymczasem służby policyjne, których celem jest zdobywanie przede wszystkim dowodów, mogą i przez to wiedzą mniej, mogą stosować właśnie tego rodzaju środki. W Polsce niestety ta sytuacja jest dosyć skomplikowana. Świadomość tego jest niewielka. Niestety również w środowiskach elit państwowych. Efekt finalny jest taki, że używamy jednego terminu na określenie tych trzech różnych kategorii instytucji. I dlatego ja w dzisiejszym naszym spotkaniu będę przy okazji apelował i koncentrował swoją uwagę przede wszystkim, mówiąc nawet, jeśli będę nawet mówił, używał terminu służby specjalne, ja będę na uwadze służby właśnie wywiadowcze, ponieważ głównym przesłaniem w moim przekonaniu jest to, aby namówić, aby wskazać, uzasadnić konieczność odejścia od tego hybrydowego modelu, w którym jednym terminem określamy tak różne służby. I tym, co jest istotne, nie chodzi wyłącznie o semantykę, o używanie określonego słowa, dlatego że za tym nazewnictwem idzie konkretna filozofia, konkretne struktury, mechanizmy zarządzania, czy raczej mechanizmy nadzoru czy koordynacji, właśnie których celem jest koordynowanie między sobą różnych instytucji, które mają różne cele i różną naturę, różną metodologię działania. To jest jedno z praźródeł problemu, z którym mamy na dzień dzisiejszy do czynienia w Polsce. Także uczyniwszy to rozstrzygnięcie, czy tą uwagę, chciałem zwrócić uwagę, że właśnie system wywiadowczy, ale w rozumieniu tym takim klasycznym, a więc tym postulowanym do wprowadzenia przeze mnie, czyli system, który łączy w sobie w jedną całość służby wywiadowcze, a więc te służby, których celem jest zdobywanie wiedzy metodami tajnymi na potrzeby procesu zarządzania bezpieczeństwem państwa,
a więc służby pozbawione uprawnień policyjnych. Więc ten system wywiadowczy w każdym państwie stanowi zwornik systemu bezpieczeństwa państwa. Mówiąc wprost, system bezpieczeństwa państwa pozbawiony efektywnego, sprawnego, profesjonalnego systemu wywiadowczego jest niewydajny, jest niesprawny, nieskuteczny w pełni. Natomiast tym, co taki system wywiadowczy czyni sprawne narzędzie właśnie tego systemu bezpieczeństwa państwa, jest ogniwo koordynacyjno-nadzorcze, używając tego terminu możliwie najbardziej ogólnie. Zwornikiem systemu wywiadowczego, bądź można używać innego terminu, wspólnoty wywiadowczej, jest właśnie organ, ogniwo i nie jedna funkcja, nie jeden urzędnik, tylko ogniwo koordynacyjno-nadzorcze systemu wywiadowczego. To ogniwo, będę później mówił, jak sobie wyobrażam, jak wygląda to w takich państwach wzorcowych pod tym względem, jak widział to w Polsce, powinno pełnić funkcję sterującą, zarządzającą działalnością całego systemu z poziomu centrum decyzyjnego państwa. W taki sposób, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału informacyjnego tych służb wywiadowczych tworzących taką wspólnotę do wspierania procesów kierowania państwem, w szczególności w sferze bezpieczeństwa państwa. Bez tego elementu nie możemy mówić de facto, bez tego elementu koordynacyjno-nadzorczego nie możemy mówić o istnieniu systemu wywiadowczego. Możemy mówić o pewnym zbiorze instytucji wywiadowczych, ale w momencie, kiedy nie ma tego zwornika, one nie tworzą jednolitego organizmu, nie stanowią tego, co nazywamy systemem, czyli jednolitej struktury zorganizowanej w uporządkowany sposób według określonych zasad i reguł, której elementy składowe pozostają ze sobą w jednoznacznych, precyzyjnie określonych powiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych i wzajemnie na siebie na zasadzie interakcji oddziaływują. Mamy coś zupełnie innego, o czym powiem, jak to wygląda w Polsce. W każdym ze znanych modeli, nawet tych najmniej ustrukturyzowanych, powiem mniej więcej, co mam za chwilkę na myśli, decydującym elementem tego systemu wywiadowczego, pozwalającym na istnienie zintegrowanej całości, jest przede wszystkim centrum koordynujące. Natomiast w niektórych systemach ono jest jeszcze powiązane z elementem nadzorczym wobec służb wywiadowczych, który pełni funkcje wszakże komplementarne wobec tego komponentu nadzorczo, wobec tego komponentu koordynacyjno-zarządczego. I takie systemy, właśnie o jakich mówię, systemy wywiadowcze, istnieją na mocy przepisów ustawowych w szeregu krajów, które uznajemy za kraje nasze, za kraje partnerskie i kraje w pewnym sensie wytyczające standardy w tym zakresie, albo które uznajemy za państwa, za państwa w tej sferze, w tej dziedzinie wiodące. Nie będę omawiał wszystkich, bo to oczywiście nie starczyłoby tutaj czasu, zresztą to niczemu nie służy. Ja tytułem tylko kilku przykładów, tytułem przykładów wskażę kilka z tych państw. To Portugalia, Stany Zjednoczone, wprawdzie państwo dosyć odległe i funkcjonujące w nieco innym paradygmacie ustrojowym. Niemniej jednak te rozwiązania, które tam istnieją, jest godne uwagi. Również bliżej Włochy i co ciekawe, według mnie takim krajem, na którym możemy się z zainteresowaniem przyglądać, jest Ukraina, która przez wiele lat wydawała się, że powinna się od nas uczyć i rzeczywiście wiele rzeczy, pewnych rozwiązań przyjmowała i dalej uczestniczymy z głosem doradczym czy opiniodawczo-doradczym w
procesie przebudowy systemu bezpieczeństwa wywiadowczego Ukrainy jako Polska. Tym niemniej wydaje mi się, sam zresztą mam przyjemność w tych pracach brać udział, tym niemniej wydaje mi się, że w niektórych sprawach dalece już wyprzedziła nas, właśnie korzystając z tych bardzo dobrych międzynarodowych, czy powiedzmy wzorców z innych krajów i w ustawie, która weszła w życie w październiku 2020 roku, również Ukraina wprowadziła u siebie w ustawie o wywiadzie system wywiadowczy. W Polsce niestety, jak za chwilkę będę o tym mówił, takiego systemu ciągle nie mamy, dlatego postuluję jego powołanie. Te systemy są stworzone, przede wszystkim są wyodrębnione strukturalnie i instytucjonalnie. Znaczy jest stworzona pewna instytucja państwowa, struktura usankcjonowana, wprowadzona przepisami ustawowymi, która reguluje precyzyjnie zarówno strukturę, jak i funkcje poszczególnych elementów, tworząc jakby ten organizm stanowiący jednolitą całość, który w stosunku wobec innych elementów struktury państwowej występuje niezależnie od tego, że każda z tworzących je służb ma swoje zadania i swoje relacje z innymi instytucjami państwowymi, jednak one wszystkie tworzą jedną całość, która pozwala im w tych elementach wspólnych dla funkcjonowania służb osiągnąć pewien efekt synergii dzięki współpracy właściwemu regulowaniu współdziałania tych instytucji w celu realizowania przez nie, niezależnie od tego, że każdy z nich ma swoje zadania ustawowe, ale jako część wspólnoty całego systemu realizują również wspólne cele tego systemu, każda oczywiście na swoim polu i dzięki koordynacji i odpowiednim narzędziom, które wspomagają tę koordynację i zarządzanie, osiągają znacznie większe efekty, niż gdyby każda z nich realizowała te swoje zadania. Z osobna. W Portugalii mamy do czynienia od 2007 roku z istnieniem struktury noszącej nazwę System Wywiadowczy Republiki Portugalii. Dokładnie to jest Sistema de Informações de Republika Portugal, który na mocy ustawy regulującej jej istnienie, precyzyjnie ta ustawa wskazuje elementy składowe i tymi elementami są, wydawać by się mogło, że przede wszystkim służby, ale nie tylko. Znaczy są to dwie służby wywiadowcze, jakie istnieją w Portugalii, czyli SIS i SIER oraz bezpośrednio zarządzający nimi sekretarz generalny systemu wywiadowczego Republiki Portugalii, ale elementem systemu jest również premier,
Rada Nadzorcza Systemu Wywiadowczego, Rada Najwyższa do Spraw Wywiadu, Komisja Nadzorująca Bazę Danych Systemu Wywiadowczego. Więc system tworzony jest nie tylko przez służby i organ koordynacyjno-nadzorczy, ale również różne elementy będące częścią administracji państwa, wyposażone w zadania i uprawnienia, których celem jest nadanie tej strukturze, jaką jest cały system, optymalnych kierunków działań, kontrola efektywności prowadzenia tych działań i neutralizowanie pojawiających się nieprawidłowości. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia oczywiście ze wspólnotą wywiadowczą, która istnieje już od zarania, w zasadzie od końca wojny, II wojny światowej, ale jak wiemy w 2004 roku w wyniku prac związanych z wyciąganiem wniosków z zamachu na World Trade Center stworzono nową strukturę w postaci, znaczy udoskonalono istniejące wcześniej rozwiązanie dotyczące, prawne dotyczące wspólnoty, czy Intelligence Community w Stanach Zjednoczonych, stawiając na czele tej struktury specjalnego urzędnika państwowego wysokiego szczebla, czyli dyrektora Narodowego Wywiadu, który realizuje swoje zadania związane z koordynacją, nadzorem, kontrolą i zarządzaniem całą wspólnotą, realizuje te zadania za pośrednictwem czy przy użyciu rozległego biura Office of D&I liczącego kilkaset osób, które przy pomocy czterech zastępców realizuje bardzo szeroką paletę elementów czy działań wpisujących się w tą szeroką sferę związaną z nadzorem, koordynacją, kontrolą działalności poszczególnych służb, jak również przede wszystkim wspólnoty. Co jest ważne, że rolą takiego podmiotu koordynacyjno-nadzorczego jak D&I jest przede wszystkim, nie jest kierowanie poszczególnymi służbami, bo tego są szefowie tych służb. Jego rolą jest koordynowanie, zarządzanie całą wspólnotą jako całością, czyli całym tym systemem. Jest to oczywiście rozwiązanie wymagające bardzo zaawansowanych prac koncepcyjnych, planistycznych, przede wszystkim organizacyjnych, dlatego że w tym systemie, oprócz w ramach tego wspomnianego przeze mnie biura D&I, istnieje mnóstwo struktur wspomagających to zarządzanie czy koordynację. Jest co najmniej 10 komitetów koordynacyjno-funkcjonalnych, jak na przykład Narodowe Centrum Antyterrorystyczne, Narodowa Egzekutywa Kontrwywiadowcza, Narodowe Centrum Proliferacji, Specjalne Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Uniwersytet Wywiadu i tak dalej. Nie będę wszystkich wymieniał, w każdym razie tych narzędzi, które wspomagają na różnych płaszczyznach i różnych polach koordynację, nadzór, kontrolę, zarządzanie tą całą wspólnotą jest naprawdę sporo, ponieważ każda koordynacja działań poszczególnych służb w różnych dziedzinach, na przykład zwalczaniu terroryzmu. Dlaczego należy tutaj koordynować, tak? Bo u nas też się pojawiają czasami różnego rodzaju argumenty, po co tworzyć tyle tych instytucji, każda służba ma swoje zadania i niech robi, albo niech tylko jedna na przykład zajmuje się zwalczaniem terroryzmu. Jest to niewykonalne w praktyce, ponieważ takie zagadnienia jak na przykład zwalczanie terroryzmu, czy na przykład nieproliferacja broni masowego rażenia, wymaga działań w całej przestrzeni, całej sferze działania państwa, zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach międzynarodowych. I jedna instytucja nie jest w stanie, choćby była największa, pokryć wszelkie obszary, w których rozpoznawanie tego zagadnienia i zwalczanie może się pojawiać, czy też pojawiają się jakby możliwości czy potrzeby. W związku z tym różne instytucje w różny sposób, realizując swoje zadania, mogą i napotykają na możliwości rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych. I chodzi o to, że należy stworzyć platformę, płaszczyznę, na której będzie dochodziło do wymiany informacji, koordynacji
działań tych instytucji. I akurat jeśli chodzi o, zwłaszcza o kwestię terroryzmu, to w Polsce taka struktura jest. To jest tak zwany CAT, czyli Centrum Antyterrorystyczne, które jest usytuowane niestety w jednej ze służb, zamiast być strukturą, powiedzmy, niezależną. Tym niemniej jest to rozwiązanie wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w tej chwili w różnych krajach europejskich. I właśnie ich celem, to jest akurat centrum klasycznie analityczne, jest po prostu koordynowanie działalnością, z której celem jest zbieranie wiedzy z różnych sfer, na ten, które wiedzy, która może być potrzebna, wskazana do zwalczania terroryzmu, i ujednolicanie później działań struktur państwowych stanowiących neutralizację tego zagrożenia. No więc pokrótce, bo jak mówię, czasu dużo nie ma. Podobne rozwiązanie systemowe, również ustawowe, istnieje we Włoszech, gdzie również od 2007 roku. To jest już nieco w moim przekonaniu już rozwiązanie wymagające daleko idących korekt, ale ono i tak jest, co do samej filozofii, ma swoje bardzo ewidentne pozytywy. Jest to, nie będę się silił tutaj na mówienie po włosku, bo nie znam tego języka na tyle, natomiast w tłumaczeniu na język polski jest to system wywiadowczy i bezpieczeństwa Republiki Włoch, który również na mocy przepisów ustawy tworzy system w ramach instytucji państwa, którego struktura składa się przede wszystkim z premiera, pełnomocnika, czy władzy pełnomocnej. To jest taki termin maksymalnie ogólny, żeby nie wskazywać, czy to ma być minister, sekretarz, czy rangę, powiedzmy, stanowiska. To jest taka władza delegowana, czy pełnomocniona, wysoki urzędnik państwowy do spraw wywiadu. Jest to, kolejnym elementem jest Departament Wywiadu i Bezpieczeństwa, tak zwany DIS, oraz dwie służby, czyli ICE i ICE, czyli służba zagraniczna i wewnętrzna. Jest to mniej skomplikowana struktura na pewno niż ta amerykańska, porównywalna do tego, co w Portugalii. Tym niemniej zwróćcie uwagę Państwo, że mamy do czynienia tylko z dwiema służbami, tak jak i w Portugalii, jak i we Włoszech, które mimo tego, że są tylko dwie, można powiedzieć, że to jest niewielka ilość. Po co tutaj jakiegoś koordynatora organizować? Zresztą takie pojawiają się w wypowiedzi niektórych polityków w Polsce, czy wysokich urzędników deprecjonujących potrzeby powołania takiej struktury. Otóż w państwach o jakby ugruntowanej demokracji przekonanie co do tego, że służby wywiadowcze mają na tyle specyficzną naturę, że wymagają specyficznych, odrębnych i specjalistycznych mechanizmów i struktur, które pozwolą nimi zarządzać, ale również sprawować nimi nadzór, ale przede wszystkim zapewniać ich efektywną i zgodną z prawem działanie, ponieważ najnowsza historia całego XX wieku to jednak jest pasmo licznych prób nadużywania władzy przez służby specjalne, służby wywiadowcze. I w związku z tym dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości, że systemy nadzorcze, jedną z funkcji z tych systemów jest zapobieganie i uniemożliwianie powtarzania czy podobnych praktyk, jakie miały miejsce zwłaszcza w okresie zimnej wojny, ale również wcześniej czy później. I najnowszy przykład to jest właśnie ustawa o wywiadzie. Myślę, że trzeba byłoby przetłumaczyć ją raczej na język polski, ustawa o systemie wywiadu, która Ukrainy, która właśnie tworzy w artykule 4 tej ustawy wspólnotę wywiadowczą. To jest artykuł, który mówi o wspólnocie wywiadowczej, wskazując, że ta wspólnota jest tworzona przez organ koordynacyjny do spraw wywiadu, służby wywiadowcze,
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz inne komponenty systemu bezpieczeństwa i sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, wyspecyfikowane przez, czy wskazane przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Ukrainy. To jest kolejne rozwiązanie, które, no i oczywiście cała ustawa dotyczy tego, co jest celem, jak wyglądają, jakie funkcje ta wspólnota realizuje, przy użyciu jakich narzędzi, jakich procedur, jakich mechanizmów. Co mamy w Polsce? Otóż w Polsce w tej sferze mamy bardzo niewiele, ponieważ przede wszystkim nie ma ustawy o wywiadzie. Nigdy nie było i niestety nie wywiadzie rozumianym jako system. Nie mówię jako o wywiadzie zagranicznym, czyli służbie wywiadu zagranicznego. Wywiadzie jako działalności państwa. Istnieje struktura od 1997 roku. Po raz pierwszy powołany został Urząd Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych, który do dnia dzisiejszego nie doczekał się ten urząd ustawy. Mamy więc urząd, który przyjęło się powoływać, tym niemniej nie jest to urząd stały. Są gabinety, w których jest powoływany minister do spraw służb, koordynator służb specjalnych, ale są gabinety, w którym się nie powołuje. Mało tego, w wielu przepisach, na przykład o służbach ABW, czy IAW, czy SWW i SKW, jest szereg przepisów, których nadaje się kompetencje ministrowi, koordynatorowi, o ile został powołany. Czyli cały system prawny nie zakłada istnienia trwałego, stałego urzędu, który byłby wyposażony w precyzyjnie określone uprawnienia. I też w rzeczywistości ten minister w różnych gabinetach posiadał różne uprawnienia, ponieważ jego zadania są każdorazowo określone przez prezesa Rady Ministrów w uchwale prezesa Rady Ministrów. I wygląda to po prostu tak, że przyjęło się i od 1997 roku przez, ja w książce na ten temat piszę więcej faktografii. W niektórych rządach powoływano ministra do spraw służb specjalnych, wyposażając go w określone uprawnienia, które często były powielane, ale często były bardzo odmienne. W niektórych gabinetach, na przykład w gabinecie, w pierwszym gabinecie premiera Donalda Tuska, w ogóle nie było takiego ministra. Premier publicznie zdezawuował rozwiązania istniejące wcześniej, które były bardzo daleko zaawansowane pod kierunkiem ministra Wassermana, tworzenia takiej struktury, wyposażania ministra w dosyć szczegółowy, bogaty aparat. I minister, premier Tusk na 4 lata tak naprawdę zlikwidował ten urząd. Funkcje, ograniczone funkcje związane z nadzorem nad służbami, powierzając sekretarzowi Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Również instytucja powołana po raz pierwszy w 1997 roku, która jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów, ale w przeciwieństwie do ministra koordynatora jest ona usankcjonowana, wprowadzona najpierw w ustawie o Urzędzie Ochrony Państwa, później w 2002 roku przepisy zostały przepisane do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. I zarówno kolegium, jak i sekretarz kolegium mają swoje ustawowe, stałe zadania. I to jest w zasadzie jedyny stały element w naszym systemie prawnym, który w jakimś wąskim zakresie wykonuje część funkcji nadzorczych. Niemniej trzeba pamiętać, że jest to organ opiniodawczo-doradczy, a nie decyzyjny. Nie ma on swoich własnych, władczych uprawnień. Jest tylko organem wspomagającym premiera. Zresztą w większości przypadków ministrowie, koordynatorzy do spraw służb specjalnych również w związku z tym, że nie jest to urząd, nie jest to stanowisko przewidziane ustawami, nie mają swoich własnych zadań, ponieważ wszelkie zadania, jakie realizują, są zadaniami, funkcjami powierzonymi, są funkcjami premiera, które premier ceduje na ministra koordynatora. W moim przypadku, czy w moim przekonaniu, w niektórych przypadkach
to uprawnienie idzie zbyt daleko, cedując na ministra koordynatora uprawnienia, które w moim przekonaniu powinny być wyłączną kompetencją po prostu premiera. Ale tak się w niektórych gabinetach dzieje. Warto też po prostu pamiętać, że ta funkcja, ten urząd nie jest ani stały, ani nie ma swoich stałych zadań. Tak jak powtarzam, on, jak to się mówi potocznie, można powiedzieć, świeci światłem odbitym premiera. Po prostu realizuje zamiast premiera określone funkcje związane z zarządzaniem czy nadzorem nad premierem, ale w związku z tym, że nie ma ich we własnym portfolio, siłą rzeczy jego legitymacja do wykonywania tych zadań jest zdecydowanie za słaba. Co jakby przejawia się w tym, że w różnych gabinetach służby często specjalne kwestionowały bądź sabotowały wykonywanie różnego rodzaju poleceń dyspozycji ministra, uznając, że nie ma on tak naprawdę delegacji ustawowej, delegacji prawnej do tego, żeby wykonywać, żeby zlecać tego rodzaju rzeczy, na przykład żądać różnego rodzaju informacji, których służby nie chciały mu udostępniać, uznając, że uchwała prezesa Rady Ministrów określająca zadania premiera nie jest wystarczająco solidna, jakby z punktu widzenia prawnego nie jest wystarczająca, żeby on mógł z takim żądaniem występować. To jest między innymi wskazanie, które prowadzi do wniosku, że to rozwiązanie nie jest obecnie wystarczająco efektywne. Co więcej trzeba na co zwrócić uwagę? Minister koordynator, w tej chwili obecny minister jest wyposażony na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w dosyć szeroką paletę zadań. Zresztą tytułem anegdoty tylko wspomnę, że te zadania wpisałem w pierwszej wersji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Ja byłem autorem tego rozporządzenia i kierując się najlepszą swoją wiedzą i intencjami, te zadania dosyć szerokie, odwołujące się do najlepszych rozwiązań z krajów europejskich, zostały tam wpisane. Problem polega na tym, że to rozporządzenie miało być pierwszym krokiem, a następnym krokiem miało być wyposażenie, zbudowanie aparatu, który będzie na rzecz, za pośrednictwem którego minister będzie te funkcje wykonywał, ponieważ nie są to funkcje i zadania, które może wykonywać jedna osoba. Przekonanie, jakie panuje nawet w świecie polityki, jest takie, że to minister osobiście, ewentualnie ze swoim zastępcą, będą wykonywać wszystkie te czynności nadzorczo-koordynacyjne. Widzieliście Państwo, jak mówiłem, w Stanach Zjednoczonych jest 10 komitetów, które zajmują się koordynacją. Tego nie może zrobić żaden urzędnik w pojedynkę, nawet jeśli będzie najbardziej pracowitym, najbardziej kompetentnym urzędnikiem, zwłaszcza jeśli jest politykiem, który ma inne funkcje. A dzisiaj minister koordynator jest jeszcze ministrem spraw wewnętrznych i administracji tego wszystkiego. Czyli to prowadzi do jednoznacznego wniosku. Realizowanie tych funkcji wymaga posiadania aparatu urzędniczo-eksperckiego. I tak właśnie w krajach tych, które wymieniałem Państwu, to funkcjonuje. Ci sekretarze, władze pełnomocne, czy też ministrowie, czy dyrektorzy narodowi, realizują swoje zadania przy użyciu ogromnego aparatu wyspecjalizowanego, aparatu urzędniczo-eksperckiego. W polskim modelu niestety minister ma do dyspozycji kilkunastoosobowy departament, który tak naprawdę zajmuje się jego obsługą administracyjno-biurową i w tym jeszcze obsługą Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, ponieważ to jest jeden aparat, który zbudowany na bazie istniejącego przez kilkanaście lat sekretariatu do spraw służb specjalnych. Jest to, krótko mówiąc, rozwiązanie bardzo odstające od współczesnych wyzwań oraz od rozwiązań istniejących w innych krajach. Po prostu przede wszystkim ono nie jest w stanie, takie rozwiązanie, o jakim mówię, w żaden sposób stanowić tego, o czym powiedziałem na początku, zwornika całego systemu wywiadowczego. W szczególności, że on
ten system, czy urzędnik nie dysponujący tak specjalistycznym aparatem, musi jeszcze koordynować tak różne instytucje, jak na przykład Agencja Wywiadu i CBA. To jest bardzo, bardzo powiem, skomplikowane, to powiem trochę tak ironicznie. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że nie można koordynować działań instytucji, które mają zupełnie nieprzystające do siebie zadania, zwłaszcza że jedna pracuje w kraju, a druga za granicą. Celem jednej jest zbieranie informacji, a celem drugiej jest zbieranie dowodów. Istotą działania wywiadu na świecie i w ogóle w samej teorii działania wywiadu jest zdobywanie wiedzy. Każdymi środkami. Najważniejszym celem wywiadu jest posiadanie wiedzy. Jeśli zbieramy tę wiedzę za granicą, to nawet z naruszeniem przepisów prawa państw, w którym te działania są prowadzone. Dlatego, że nadrzędnym celem, dominantą jest po prostu posiadanie wiedzy, jest wiedzieć. Służba wywiadu ma wiedzieć o wszystkim, co jest istotne dla podjęcia decyzji naszego państwa dotyczących zarządzania bezpieczeństwem. Natomiast organy ścigania mają inny cel. Ich celem jest zdobywanie dowodów przestępstw. I w tym celu, aby te dowody spełniały wymagania dowodowe, muszą być zdobywane w sposób bardzo rygorystyczny, opisany przez kodeks, w trybie opisanym przez kodeksy. Te dwie kwestie, to po prostu sprawia, że instytucje wywiadowcze i policyjne w wielu krajach są po prostu rozdzielone od siebie przysłowiową ścianą ogniową i nie mają nawet w takich najskrajniejszych sytuacjach prawa wymieniać określonego rodzaju informacji między sobą. Tymczasem my dysponujemy z organami koordynującymi te instytucje, a co gorsza, jeszcze w ramach jednej instytucji, jaką jest ABW, mamy te dwie natury, że tak powiem, połączone w jednej instytucji. Co z całą pewnością stanowi bardzo poważne wyzwanie ograniczające skuteczność tej działalności koordynacyjnej, nawet gdyby istniały ciała czy struktury w pełni koordynujące, a których w Polsce oprócz wspomnianego CAT-u w zasadzie nie mamy. Mówiąc jeszcze o naszej rzeczywistości, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Poza zaniechaniami w zakresie budowy stałego, profesjonalnego aparatu wspomagającego zarządzanie służbami, również nie odnotowano żadnych postępów w budowie narzędzi kontroli służb, zarówno wewnątrz administracji, jak i poza. Ponieważ w niektórych rozwiązaniach ten podmiot odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie jest również wyposażony w uprawnienia związane z bieżącą kontrolą działalności i nadzorem funkcjonalnym nad tymi służbami. Nie jest to oczywiste, nie jest to konieczne. Można w jakiś sposób, i w niektórych systemach tak jest, że to różne struktury, jedna odpowiada za koordynację, zarządzanie bieżącą działalnością wspólnoty, a inne podmioty, również wewnątrzadministracyjne, zajmują się kontrolowaniem legalności, prawidłowości, skuteczności. Są też rozwiązania, w których mamy do czynienia z pewną unifikacją tego rodzaju wysiłków, zwłaszcza w państwach mniejszych, gdzie wyzwaniem jest po prostu potencjał finansowy, ilościowy, czy kwestie, krótko mówiąc, organizacyjne. W Polsce te kwestie są również niedorozwinięte, powiedziałbym. To znaczy, premier owszem dysponuje takim uprawnieniem na mocy ustawy o kontroli w administracji, ma swój departament kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tym niemniej jest to departament, który odpowiada za kontrolę wszystkich, całej administracji. Więc nie jest on wyspecjalizowany do kontroli służb, a służby, z uwagi na to, że działają w warunkach tajnych, w oparciu o przepisy specyficzne, wymagają specyficznego podejścia. Stąd między innymi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące ministra koordynatora w tej chwili ma przewidziany cały rozdział dotyczący
cały artykuł poświęcony uprawnieniom kontrolnym w odniesieniu do prowadzenia kontroli ex post określonych sfer działalności. Niemniej, nie dysponując aparatem, nie jest w stanie de facto wykonywać tych czynności. Nie posiada w tym zakresie, mimo że ma uprawnienia, nie posiada wyspecjalizowanych struktur, narzędzi, które pozwalałyby mu tą funkcję realizować. Kolejną kwestią, która w naszym systemie, czy w naszej rzeczywistości, bo jak powiedziałem, systemu w Polsce nie ma, ponieważ to, z czym mamy de facto do czynienia, to rozproszony zbiór instytucji, które każda ma swoje zadania, natomiast nie istnieje przepis, który zbierałby te wszystkie instytucje pod szyldem czy pod kierownictwem jakiegoś podmiotu, na przykład ministra koordynatora, w jedną całość z zadaniami wspólnymi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której każda ze służb ma swoje zadania, natomiast nie ma struktury państwowej tworzącej takiej jak system wywiadowczy, która miałaby jako całość swoje zadania. Tak jak wspomniałem, wygląda to w innych krajach. Efektem tego jest również to, że nie dysponujemy takim organem, podmiotem, który najczęściej jest usytuowany właśnie w tych ogniwach koordynacyjno-nadzorczych, jak na przykład w Biurze Dyrektora Narodowego Wywiadu Stanów Zjednoczonych, czyli struktury odpowiedzialnej za zarządzanie informacją wywiadowczą, czyli miejsce, czyli podmiot, organ, który zbiera, stanowi taką śluzę, za pośrednictwem której informacje wywiadowcze, wiedza wywiadu dociera do premiera i do centrum zarządzania państwem. Takiego centrum, w którym powstają również tak zwane opracowania wieloźródłowe, gdzie dochodzi do integracji wiedzy pochodzącej z różnych struktur państwa, z różnych służb wywiadowczych, ale również od innych instytucji, które nie będą niebędących służbami, które na przykład nie dysponują wiedzą niejawną, ale równie wartościową, zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy mamy do czynienia z ogromnym rozwojem technologii pozwalających na pozyskiwanie wiedzy ze źródeł otwartych, open source intelligence. I w takim miejscu powinno dochodzić do integracji, porównania, weryfikacji na kolejnym szczeblu, bo taka oczywiście weryfikacja odbywa się w ramach służb wywiadowczych, ale również na szczeblu państwa, tam powinno dochodzić do integrowania tej wiedzy i na zasadzie pewnego sprzężenia zwrotnego również wysyłania zadań do służb w celu jakby pogłębienia weryfikacji czy kontynuacji rozpoznania tych określonych zagadnień. Otóż my takim organem nie dysponujemy. W 2002 roku podjęto próbę z ówczesnej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadu powołania takiego podmiotu pod nazwą Wspólnota Informacyjna Rządu, ale to rozwiązanie niestety po pierwsze nie przeżyło zbyt długo, bo w 2004 roku zostało zakwestionowane, jakby jego fundamenty prawne zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny i w efekcie w 2005 roku została ta Wspólnota Informacyjna Rządu zlikwidowana jako instytucja państwowa, natomiast ona i tak mimo wszystko nie osiągnęła pewnego stanu dojrzałości. Ona była częścią Sekretariatu do Spraw Służb Specjalnych. Tak się składa, że uczestniczyłem w jej likwidacji w momencie, kiedy ja obejmowałem funkcję sekretarza kolegium. Wspólnota Informacyjna Rządu składała się z jednego urzędnika, który prowadził dokumentację związaną z pracami tej wspólnoty i brak było pomysłu, ale przede wszystkim potrzeb. Chodzi o to, że przez czas, kiedy ona funkcjonowała, nie wytworzył się odpowiedni mechanizm jej funkcjonowania w administracji. Potrzeby, wsparcie ze strony innych struktur państwa, które uczestniczyły w jej funkcjonowaniu. No i również same służby wywiadowcze nie były zainteresowane, sabotując jej pracę. Po prostu ona umarła śmiercią naturalną i do dzisiaj nikt nie podjął próby odtworzenia tej instytucji, zbudowania jej we właściwy sposób, tak żeby można było zapewnić zarządzanie, efektywne zarządzanie przepływem tej wiedzy wywiadowczej, zarówno w postaci wysyłania z centrum zarządzania państwem, dyspozycji, zadań,
zapotrzebowań wywiadowczych, a z drugiej strony obsługi przepływu efektów pracy służb wywiadowczych, bo pamiętacie Państwo, zapewne był termin cyklu wywiadowczego, jest on doskonale znany. Ostatnim elementem cyklu jest dystrybucja. Cykl wywiadowczy pozbawiony właściwie funkcjonującego tej fazy cyklu wywiadowczego nie ma najmniejszego sensu, dlatego że informacje zdobyte, przetworzone w wiedzę na wcześniejszych etapach po prostu trafiają w próżnię. I tak niestety bardzo często mamy z tym do czynienia w Polsce. Nadal funkcjonuje model od początku lat 90., w którym premier, prezydent, niektórzy ministrowie zasilani są produktami wywiadowczymi równoległymi kanałami przez wszystkie instytucje i służby, co skutkuje zalewem materiałów, które często w praktyce w niewielkim stopniu wykorzystywane są w procesie decyzyjnym rządu. Mówię to wszystko po to, nie żeby krytykować kogokolwiek, tylko żeby wskazać, jakie są efekty braku właściwego podejścia konsekwentnie przez kolejne ekipy rządzące państwem przez minione 30 lat. Krótko mówiąc, prowadzi to do wniosku, że ta sytuacja powinna ulec zmianie, ponieważ w tak funkcjonującej rzeczywistości wysiłek tego, a niezależnie od tego, że bardzo słabo rozwiniętego systemu wywiadowczego w Polsce, jeśli będziemy nazywali systemem tą część systemu, czy powiedzmy grupy służb specjalnych, która zajmuje się sprawami wywiadu. Muszę Państwu powiedzieć, że w porównaniu z innymi państwami o naszym potencjale ludnościowym, gospodarczym, politycznym Polski, nasz wywiad i kontrwywiad jest po prostu wielokrotnie mniejszy niż w tych państwach. I krótko mówiąc, w zasadzie wielkość jego stoi od 30 lat w miejscu, mimo że inne instytucje na świecie tego rodzaju pęcznieją od zadań, ale dzięki temu też rośnie zakres ich możliwości, ilość ludzi, pieniędzy i tak dalej. Mamy ciągle mniej więcej ten sam potencjał. Czyli nie dość, że mamy niedofinansowane i nieefektywne służby z uwagi na to, że są one zbyt małe ciągle, to jeszcze ich praca, krótko mówiąc, niestety bardzo często idzie na marne, dlatego że z uwagi na brak właściwego mechanizmu czy tego ogniwa nadzorczo-koordynacyjnego, ich praca nie jest właściwie zarządzana i w taki sposób, aby ich działania były w odpowiedni sposób adresowane do potrzeb państwa. Krótko mówiąc, brak zadaniowania, bo de facto mamy do czynienia z taką sytuacją, w której zadania nie są formułowane w sposób rutynowy, w oparciu o pewne stałe procedury, mechanizmy, tylko mają charakter doraźny, incydentalny, często przypadkowy, powodują, że służby w efekcie sobie same zadania stawiają. Ponieważ widząc, że centrum państwa, jakby mówiąc potocznie, nie przebiera nogami w oczekiwaniu na wiedzę i nie zasypuje ich różnego rodzaju zapotrzebowaniami, po prostu robią to, co im się wydaje, że jest potrzebne, co często trafia po prostu w próżnię. No, mówię to jako osoba, która, tak jak profesor Gruszczak wskazywał, zajmowała różne funkcje w państwie i miałem okazję obserwować te procesy z różnych perspektyw. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, zresztą sporo na ten temat też refleksji, obserwacji zamieszczam w książce. I to po prostu ta konstatacja dosyć gorzka skłoniła mnie do tego, żeby podzielić się z opinią publiczną tymi swoimi obserwacjami, ponieważ uważam, że jest to sytuacja zdecydowanie, której nie powinniśmy jako obywatele tolerować i powinniśmy różnymi metodami wymuszać na decydentach poprawę tej sytuacji. I stąd moja propozycja, aby właśnie takie zmiany zostały wprowadzone. Czy w moim przekonaniu, będę już pomału kończył, chociaż mam tutaj dużo rzeczy jeszcze do powiedzenia, konieczne są zmiany w tym zakresie właśnie zarządzania, nadzoru i koordynacji. Możliwości naprawdę jest sporo, ponieważ to, jak powiedziałem już wcześniej, to centrum koordynacyjno-nadzorcze może być zmontowane w różny sposób i różne kraje mają różne pomysły. Z mojej perspektywy, mając doświadczenie niemal 30 lat obserwowania polskiej rzeczywistości administracyjnej, politycznej,
należy zunifikować jak najwięcej funkcji w jednym miejscu, ponieważ nie stać nas na rozproszenie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, odrębnie funkcji nadzorczo-koordynacyjnych, znaczy funkcji koordynacyjnych od nadzorczych, jeszcze do tego wszystkiego kontrolnych, ponieważ to przy takiej niedojrzałości naszej kultury zarządzania przyniosłoby efekty opłakane. W związku z tym należy w jednym miejscu skupić, w jednych rękach te uprawnienia. Natomiast co jest ważne? Jeśli w momencie, kiedy dojdziemy do decyzji o tym, żeby stworzyć system wywiadowczy, to trzeba będzie dokonać bardzo gruntownych przeobrażeń w stanie, który mamy na dzień dzisiejszy. Czyli przede wszystkim systemu wywiadowczego nie może tworzyć, nie może być jej częścią CBA, bo to jest służba policyjna, która powinna podlegać ministrowi spraw wewnętrznych. A Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zostać pozbawiona uprawnień dochodzeniowo śledczych, stając się klasyczną służbą wywiadu wewnętrznego, czy krajową służbą wywiadu. Wówczas możemy z tych służb ewentualnie wyposażać uzupełnionych o inne służby, na przykład służbę wywiadu radioelektronicznego i wywiadu cybernetycznego, stworzyć system wywiadu. To prowadzi do kolejnych wyzwań. Dzisiaj już nie zdążę na pewno o tym opowiedzieć, natomiast zasygnalizuję. Kwestia stosowania narzędzi klasycznych, narzędzi powiedzmy inwigilacyjnych. W naszym systemie, nasz system jest oparty, jeśli chodzi o uprawnienia i metodologię autoryzacji działań służb w zakresie stosowania tego rodzaju technik, tak zwanej kontroli operacyjnej, to mówię szeroko, jest oparty na pewnym paradygmacie służb dochodzeniowo-śledczych. Dlatego, że w naszym systemie służby specjalne, stosowanie tych narzędzi jest nastawione na zdobywanie dowodów. Wyłącznie zdobywanie dowodów. W każdym z tych przepisów, nie mówię oczywiście o kodeksowym stosowaniu technik specjalnych, natomiast mówię o technikach operacyjnych, celem jest zdobycie dowodów popełnienia przestępstwa bądź potwierdzenie przypuszczeń o możliwości popełnienia przestępstwa. I w związku z tym cała technologia, cała metodologia autoryzacji wstępnej i kontroli następczej opiera się o ten sam model z udziałem prokuratora i sądu. Tymczasem w państwach, w których istnieje to, o czym mówiłem, o systemie wywiadowczym, rolą służb wywiadowczych, tak jak powiedziałem, tych służb wywiadowczych w rozumieniu klasycznym, jest zdobywanie wiedzy. Technologia i nie na potrzeby postępowania karnego, po prostu wiedzy, a nie dowodu. W związku z tym na potrzeby zdobywania tej wiedzy tam wypracowane są, w innych krajach, w których mamy do czynienia z klasycznym modelem systemu wywiadowczego, wypracowane są inne mechanizmy i struktury autoryzacji, specjalnie dedykowane dla służb wywiadowczych, nie mających związku i nie opierających, nie odwołujących się do potrzeby weryfikacji dowodów. Na przykład w Hiszpanii istnieje specjalny urząd sędziego Sądu Najwyższego, który zajmuje się niczym innym, jak tylko autoryzacją wszelkich czynności, nie tylko stosowania techniki specjalnej, ale również prowadzenia działań operacyjnych, które wiążą się z złamaniem, z naruszaniem swobód obywatelskich. Jest to specjalnie dedykowany mechanizm i struktura autoryzacji wstępnej tego rodzaju czynności. Gdybyśmy my się pokusili o stworzenie prawdziwego systemu wywiadowczego, musielibyśmy również wypracować nowy model, który nie tylko zakłada nową strukturę czy procedurę, ale przede wszystkim inną filozofię działania, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z potrzebą zdobywania wiedzy, a nie dowodów. Zdobywanie wiedzy nie wymaga stosowania tych wszystkich gwarancji prawnych. Z drugiej jednak strony wymaga znacznie ściślejszej kontroli zewnętrznej w celu zapobiegania użycia tego rodzaju bardzo, bardzo specyficznych i wrażliwych metod do zdobywania wiedzy. Wymaga po prostu specyficznej, bardzo ścisłej kontroli, czyli musielibyśmy w tym momencie taki system kontrolny również udoskonalić. Krótko mówiąc, apeluję o stworzenie nowego systemu zarządzania
służbami wywiadowczymi, czy też proponuje takie rozwiązanie, gdzie w oparciu o ustawę o systemie wywiadowczym, na wzór na przykład portugalskiej ustawy, gdzie będzie wyspecyfikowana struktura, zadania, funkcje, uprawnienia poszczególnych elementów tej struktury, wzajemne relacje pomiędzy nimi i tak dalej. Co ważne, kluczową kwestią będzie, i to chciałbym tu mocno wyartykułować, osadzenie w moim przekonaniu tego systemu na Urzędzie Ministra do Spraw Służb Wywiadowczych, czy do Spraw Systemu Wywiadowczego oraz aparatu urzędniczo-administracyjnego w postaci osobnego urzędu, który będzie urzędem wykonawczym, za pośrednictwem którego taki minister będzie realizował swoje funkcje. Natomiast co jest jeszcze w tym rozwiązaniu jest istotne? Zmianie musi ulec przede wszystkim zakres uprawnień i status samego ministra, ale również szefów służb. Ponieważ w dzisiejszym systemie, tak naprawdę w praktyce, pomimo że szefowie służb podlegają ministrowi, podlegają bezpośrednio premierowi, to w praktyce, zwłaszcza w ostatnich latach, są, krótko mówiąc, zawłaszczani przez ministra koordynatora, który jest po prostu politykiem, co skutkuje tym, że służby, że mamy do czynienia tak naprawdę przez całe 20 lat funkcjonowania tego systemu z próbami narzucania służbom, szefom służb przez ministrów, koordynatorów jakby swoich decyzji w sytuacji, kiedy za to, co robi służba, odpowiada szef, nie minister. Natomiast u nas ministrowie w związku z niedojrzałością tego systemu nie koncentrują się na zarządzaniu systemem, tylko podejmują próby ingerowania w działalność poszczególnych służb, starając się de facto wyręczać, czy też z tylnego siedzenia kierować służbami. To jest rozwiązanie złe, przede wszystkim dlatego, że powoduje nieefektywność zarządzania, a już abstrahując od tego, że po prostu sprawia, że władza może być w tej sytuacji nadużywana. Z drugiej strony szefowie służb nie mają pełnej możliwości realizowania swoich ustawowych uprawnień, ponieważ są w pewnym sensie poddawani presji ze strony polityków. W związku z tym wraz ze stworzeniem Urzędu Ministra do Spraw Służb konieczne jest wzmocnienie statusu pozycji szefów, tak żeby oni byli podmiotowi zarówno wobec takiego ministra, jak i wobec innych ministrów. Uważam w pełni świadomie, że minister do spraw służb specjalnych powinien mieć swoje ustawowe, precyzyjne uprawnienia, ale powinny być to uprawnienia inne niż uprawnienia premiera. Część zadań, uprawnień premiera wobec służb powinny być wyłączną kompetencją premiera, natomiast rolą ministra jest zarządzanie wspólnotą jako taką. Czyli nie jest przełożonym szefów służb, a jest ich pierwszym wśród równych, który posiada uprawnienia do wydawania im dyspozycji dotyczących kierunków i zadań, natomiast nie co do tego, jak należy je realizować. Ważne jest przy tym, żeby tworzyć również struktury i mechanizmy koordynacyjne, na przykład na wzór ten, o którym mówiłem w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale również opiniodawczo-doradcze, na przykład inne niż tylko Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, na przykład brakuje ewidentnie organu eksperckiego, u którego na przykład szef, premier mógłby zasięgać opinii na temat wniosków, które na przykład przedkłada mu minister koordynator. Premier jako polityk zajmuje się funkcjonowaniem całego państwa. Musi mieć możliwość skonfrontowania, zweryfikowania tego, co proponuje, co sugeruje, czy to szef służby, czy minister koordynator, minister do spraw służb jako zarządzający całością. Także krótko mówiąc, wyposażenie tego systemu naszego w kolejne ogniwa, zarówno kontrolne, jak i koordynacyjne, jest absolutnie tutaj w moim przekonaniu niezbędne, ale tak czy inaczej kluczowym elementem jest stworzenie tego centrum nadzorczo-koordynacyjnego, tylko ustawionego w taki sposób, żeby jego zadania przede wszystkim były precyzyjne, jednoznaczne, z określonymi granicami uprawnień, a przede wszystkim były opisane w ustawie tak, żeby mandat takiego ministra był wystarczająco silny, ale jednoznacznie
określona jego odrębność od służb. Czyli krótko mówiąc, służby muszą uzyskać wzmocnienie swojej niezależności w zakresie realizowania zadań, natomiast minister musi uzyskać narzędzia znacznie mocniejsze do tego, żeby zadania całej wspólnoty mogły być efektywnie wykorzystywane, realizowane w oparciu o jego, po pierwsze, silne uprawnienia, a po drugie, dzięki efektywnemu aparatowi urzędniczo-eksperckiemu. Dziękuję bardzo. Myślę, że trochę przekroczyłem, ale nie za dużo. Dziękuję panie pułkowniku za to. Czy słychać? Włączę mikrofon. Mam nadzieję, że mnie słychać przed mikrofonem. Dziękuję bardzo za ten przewodnik przekrojowy porównawczy, jednocześnie ogląd służb wywiadowczych, także w szczególności w odniesieniu do rozwiązań, które funkcjonowały w naszym państwie i też które pan pułkownik te postuluje. Szanowni państwo, mamy teraz czas na pytania, odpowiedzi. Bardzo proszę o zabieranie głosu, zasygnalizowanie, tak, podniesienie ręki. Może proszę tutaj tak, pana, a potem kolegę tutaj. Proszę o pytania. Czy po tym obecnym kryzysie na naszej wschodniej granicy, przy czym braku koordynacji służb i określenia wspólnych zadań, o których pan mówił? A drugie pytanie dotyczy upolityczniania gremiów nadzoru, o których pan wspomniał. To znaczy, czy nie boi się pan, że wewnątrz tych gremiów zacznie nastąpi jakaś gra polityczna, która mogłaby spowolnić efektywność pracy służb? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście to pierwsze pytanie, na samym pytaniu jakby trochę znajduje się odpowiedź. Ja się do pewnego stopnia, o super, dziękuję, zgadzam z tym, co pan mówi, że z całą pewnością to, co dzisiaj obserwujemy na wschodniej granicy, jest niestety w pewnym sensie, w pewnym stopniu konsekwencją braku nie tyle koordynacji służb, braku koordynacji istnienia, braku systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym i tego systemu wywiadowczego. Bo pamiętajmy, że koordynacja służb to nie jest jakby panaceum na wszystko. Dlatego, że elementem kluczowym jest spięcie tego organu koordynacyjnego z systemem zarządzania bezpieczeństwem państwa. Dlatego powiedziałem w pierwszym zdaniu, że system wywiadowczy jest zwornikiem systemu bezpieczeństwa. Dlatego, że dzięki temu, że on jest właściwie usytuowany w samym jądrze władzy, mamy do czynienia, mamy możliwość zapewnienia przepływu informacji wywiadowczych do właściwych decydentów, do właściwych miejsc, gdzie decyzje zapadają i również w drugą stronę właściwe sygnały czy też zapotrzebowanie z Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa trafiają do właściwych instytucji. Natomiast problemem jest zawsze to, że nawet najlepszy wywiad do niczego się nie nadaje, jak nie mamy właściwych polityków czy decydentów. Kwestia polega na właściwym zrobieniu użytku z informacją, która musi po pierwsze dotrzeć we właściwe miejsce, we właściwym czasie i musi spowodować podjęcie właściwej decyzji. Nawet jeśli dojdzie we właściwe miejsce w właściwym czasie, ale decyzje nie zostaną właściwie podjęte, to wtedy cała tak naprawdę robota idzie na marne. I mamy do czynienia z tym, co dzisiaj obserwujemy, raczej powiedziałbym, że mamy do czynienia z brakiem właściwego zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego. To jest pewnym podporządkowaniem pewnych decyzji procesom decyzyjnym, które się odbywają bez udziału służb, w moim przekonaniu. To znaczy, to co obserwujemy, to są decyzje, które abstrahują od wiedzy, którą z pewnością służby dysponują. Być może one nie mają pełnej wiedzy, bo wiadomo, że dzisiaj na terytorium Białorusi klasycznemu wywiadowi jest działać bardzo trudno, aczkolwiek mamy różne inne możliwości, inne niż klasyczne, czyli wywiad ogólnie techniczny,
który dzisiaj przy użyciu jakby źródeł technicznych ma dużo większą sprawność niż w minionych dekadach. Tym niemniej brak właściwego przełożenia tej wiedzy i wykorzystania we właściwy sposób niestety musi powodować, że ta wiedza, krótko mówiąc, nikogo specjalnie nie interesuje, dlatego że decyzje są podjęte w oparciu o inne przesłanki niż wiedza, niż sugerowane czy wynikające z wiedzy służb. Kwestia upolitycznienia jest problemem, z którym borykamy się od samego początku istnienia, czy powiedzmy tego systemu, czy tego jakby modelu, który mamy do czynienia, czyli od 1997 roku. I rzeczywiście bardzo dobre ćwiczenie dla Państwa, bo ja się pewnie już nie doczekam, żeby taki system powstał, ale mam nadzieję, że ja, to, co mówię dzisiaj, to jakieś ziarno zasieje, które wzrośnie, może za 10 czy 20 lat będziecie mieć okazję tworzyć takie rozwiązania, mam nadzieję, że szybciej. Ale chodzi o to, że trzeba właśnie pracować bardzo intensywnie, wykorzystując wzorce z naszych krajów partnerskich, nad tym, aby ograniczyć, bo wyeliminować tego się nie da, ograniczyć oddziaływanie czynnika politycznego. Na przykład standardy, które są nam doskonale znane, między innymi książki czy opracowania genewskiej fundacji DICAF Hansa Borna, który jest w tym zakresie jednym z takich wiodących autorów, wskazują, że regulacje prawne powinny zakazywać oddziaływania czy wydawania dyspozycji o charakterze politycznym czy motywowanych politycznie przez nadzorców nad służbami wywiadowczymi. Oczywiście zawsze wszystko się sprowadza do czynnika ludzkiego, możemy w przepisach napisać wszystko. Natomiast rzeczywistość uczy nas, że to jeszcze nie znaczy, że wszyscy będą właściwie stosować te zapisy. Natomiast to nie znaczy, nie zwalnia nas od obowiązku właściwego skonstruowania takiego systemu. I ten system powinien eliminować czy minimalizować, na przykład poprzez precyzyjne określenie w ustawie właśnie, w sposób stały, a nie doraźnie po każdym gabinecie, właśnie w ustawie granic uprawnień i narzędzi, jakimi taki minister przykładowo, czy sekretarz generalny, jakbyśmy to nie nazwali, jakimi dysponuje w celu zarządzania czy nadzoru nad systemem. Tam muszą być precyzyjnie określone granice i tam muszą być wskazane precyzyjnie uprawnienia, jakie posiada, oraz uprawnienia, jakie posiadają inni członkowie takiego systemu, tak żeby właściwie zaprojektowana taka architektura dawała nam poczucie tego, że zostało to dobrze zaprojektowane. W praktyce, jak będzie to funkcjonowało, to wiadomo, wszystko zależy od ludzi, od określonej sytuacji politycznej. Natomiast obowiązkiem twórców takich rozwiązań, twórców prawa, jest właściwe zaprojektowanie takiego systemu, a my ciągle się tego nie doczekaliśmy. Tutaj jest ten problem. Dobrze jest, ja sobie tak myślę, że należy bardzo poważnie rozważyć kwestię tego, żeby minister do spraw służb był ministrem o specjalnym charakterze. To znaczy, żeby jego powołanie, jego pozycja wymagała na przykład specyficznego traktowania przez parlament, na przykład jego powołanie, wiadomo, że to się kłóci z innymi przepisami, żeby był, nie wiem, otrzymał autoryzację parlamentu, w praktyce pewnie by to było niewykonalne, ale na przykład obowiązek wymuszenia na przykład przesłuchań, czy też prezentowania publicznie swojego planu działania, albo na przykład składanie rocznego sprawozdania z działalności. Chodzi o pewne elementy, które będą wymuszały przejrzystość i rozliczalność takiego ministra. To jest słowo, które no niestety tu dzisiaj nie pada, bo już nie zdążyłem do tego bardzo ważnego wątku dojść, ale ta kwestia rozliczalności ministra, nie tylko szefów. No, na dzień dzisiejszy są w pewnym sensie szefowie w wąskim zakresie rozliczalni przed Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych. Oczywiście w pewnym sensie, ponieważ komisja nie ma uprawnień władczych i może zadawać pytania, a szef nie musi odpowiadać, abstrahując od tego, że często w ogóle nie bierze udziału w takich spotkaniach. Natomiast chodzi o to, że przepisy powinny precyzyjnie taką rozliczalność również wymusić od ministra, ponieważ on nie jest zwykłym ministrem, ponieważ nadzoruje, zarządza właściwie bardzo specyficzną sferą działania państwa i dlatego specjalna procedura powinna przewidywać odpowiednie rozliczanie takiego ministra. Na dzień dzisiejszy jest tak, że może być wzywany
zapraszany, przepraszam, do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która zgodnie jakby z przepisami prawa to działalność takiego ministra powinna być głównym przedmiotem oglądu ze strony komisji, ale utarła się taka praktyka, że ja nie wiem, czy ten minister, który obecnie urzęduje, był tam więcej niż 5 razy przez te 6 lat. Czyli krótko mówiąc, nie stawia się na różnego rodzaju zaproszenia. No i też tak naprawdę nie ma obowiązku, bo przepisy go do tego nie obligują. Gdybyśmy specjalną procedurę nominacyjną przewidzieli w ustawie o wywiadzie, również ona by zakładała konieczność rozliczania. Oczywiście pewnie nie dałoby się go inaczej niż przez wotum nieufności odwołać, ale być może również trzeba byłoby przewidzieć jakiś wniosek, no, rozpatrywany w odrębnym trybie niż w stosunku do pozostałych członków Rady Ministrów. Także w tym kierunku ja rekomenduję jakby prace i rozważania, które powinny minimalizować to ryzyko, o którym Pan powiedział, które jest największym ryzykiem, z jakimi borykają się służby wywiadowcze. Dziękuję. Każdemu z tych pytań odpowiedź mógłbym poświęcić osobne spotkania, bo to są ogromne zagadnienia. Powiem tak, nie uważam się za jakiegoś eksperta od służb wywiadowczych rosyjskich. Czasami jakby komentuję to z pozycji wiedzy ogólnej w mojej dziedzinie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jacyś badacze, którzy się koncentrują, mógłby Pan powiedzieć z dużą odpowiedzialnością o skuteczności służb hiszpańskich albo portugalskich, bo je znam z bliska, natomiast rosyjskie, no to wiedza, którą dysponujemy, wskazuje w sposób jednoznaczny, że to są służby należące do wiodących służb na świecie, które przede wszystkim korzystają z bardzo unikatowego atutu w postaci prezydenta, który sam się wywodzi z tego aparatu i myśli kategoriami właściwymi dla służb wywiadowczych, czyli służb specjalnych. To jest unikatowa sytuacja, która daje im ogromne narzędzia. Takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają, żeby prezydent czy premier wywodził się z aparatu. Niektórzy mówią, że on należy do aparatu, że to aparat jest tak naprawdę wywiadowczo-bezpieczniacki w Rosji, rządzi państwem, a nie Putin, a Putin jest ich jakby emanacją tego aparatu. Tutaj jakby zdania ekspertów są podzielone, natomiast nie ulega wątpliwości, że sytuacją wyjątkową jest, no, było kiedyś tak w historii, tak, że George Bush, ojciec, no, był prezydentem, który wcześniej przez 2 lata bodajże, jak pamiętam, był dyrektorem centrali wywiadu, no, tak to się wówczas nazywało. Pamiętajmy, że dyrektor CIA był jednocześnie dyrektorem centrali wywiadu, w związku z tym w zasadzie nie używało się tej terminologii dyrektor CIA, to dopiero od 2004 roku, bo wcześniej te funkcje były połączone. Był 2 lata, ale nie był człowiekiem wywodzącym się z tego aparatu. On od zawsze pełnił tylko funkcję kierowniczą i nie znał go jakby od podszewki. Putin jest tym, który się wychował, wyrósł i myśli w taki sposób, jak służby wywiadowcze i służby bezpieczeństwa. W związku z tym jest to unikatowa sytuacja. Z całą pewnością mają znacznie większe możliwości niż służby specjalne w innych krajach, bo po prostu one mają bezpośrednie dotarcie. On umie zlecać zadania, bo wie, co one mogą zrobić. Często problemem zadaniowania jest to, że politycy
po prostu de facto nie mają pojęcia, co te służby mogą, a czego nie mogą. I albo zlecają jakieś kosmiczne, abstrakcyjne zadania, albo jakieś głupoty, za przeproszeniem, które powinny trafić do innych instytucji. A istotą działania wywiadu jest to, żeby zajmował się tym, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić. Także właściwe adresowanie tych zadań jest również ważne z tego punktu widzenia, żeby na przykład nie trzeba było zlecać kupowania respiratorów, tak? Bo to nie jest zadanie wywiadu. Gdyby dysponenci takimi służbami o tym wiedzieli, to uniknęliby takich przykrości, z jakimi później się zderzyli. Drugie pytanie dotyczyło? Wywiadu dyplomacji. Tak. Myślę, że tutaj w książce też trochę na ten temat mówię. Też mnie dziennikarz podpytywał o te wątki. Zachęcam do czytania się w to. Generalnie jest tak, że cóż, wywiad jest komplementarną instytucją państwową w stosunku do dyplomacji. I z tego względu te relacje muszą być i zawsze są układane w określony, dość świadomy i precyzyjny sposób. Gorzej, jak dzieje się to tak, jak jest u nas, że mamy do czynienia z jednej strony z pewnym dziedzictwem przeszłości niechlubnym i pewnymi stereotypami, jakimiś uprzedzeniami. Z drugiej strony mamy do czynienia z próbami takiej trochę radosnej twórczości i przypisywaniu. Było tak w przeszłości, kiedy niektórzy ministrowie chcieli spraw zagranicznych podporządkować sobie wywiad. To miało też, specjalnie nie używam nazwisk, bo nie chodzi tutaj mi o jakieś konkretne przykłady, tylko pewne zjawiska. Była to konsekwencja również tego, że premier się nie interesował specjalnie wywiadem i w efekcie taki, za przeproszeniem, wywiad jest wydany na pastwę różnych ministrów, którzy mają swoje wyobrażenia, a on też poszukuje troszeczkę swojego patrona, bo wywiad, każda służba wywiadowcza jest narzędziem realizującym jakieś zadania państwa. Ona nie istnieje sama dla siebie, w związku z tym musi mieć swojego patrona. Musi mieć kogoś, instytucję, na rzecz której pracuje, od której otrzymuje zadania. No i mieliśmy do czynienia też z takimi próbami podporządkowania. Wywiad nie może być podporządkowany dyplomacji czy resortowi dyplomacji, bo ma inną naturę działania i inne zadania. Wywiad służy, tak jak powiedziałem, działaniom komplementarnym. Ma uzupełniać to, co robi dyplomacja, i ją wspomagać, a nie zastępować. Wtedy się pojawia taka właśnie pokusa, o której mówiłem, kiedy minister spraw zagranicznych ma zamiar zlecać, obciążać wywiad zadaniami, które on sam powinien realizować. Takich sytuacji po prostu należy unikać, dlatego że wywiad wtedy traci swoją zdolność do działania, rozmienia się, mówiąc krótko, na drobne i nie realizuje tego, co powinno być jego istotą, to znaczy stanowić choćby pewną formę recenzji, czy też alternatywy wobec perspektywy dyplomatycznej. Na przykład, dam taki przykład z zupełnie innej bajki niż Polska. Dosyć głośno swego czasu w Hiszpanii była taka sytuacja, w której istniał bardzo duży spór między, który wylał się trochę na światło dzienne, pomiędzy dyplomacją, między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a wywiadem hiszpańskim, dotyczący oceny zagrożeń, czy oceny ryzyka wywłaszczenia firm, wielkiej firmy hiszpańskiej w Argentynie, IPF Repsol, która była posiadaczem złóż, praw do złóż ropy naftowej. I właśnie błędna decyzja ostatecznie spowodowała, bo dyplomacja upierała się, powiem kolokwialnie, że to jest absolutnie tylko gra ówczesnej prezydent Fernández Kirchner na potrzeby wewnętrzne, próba mobilizowania swoich zwolenników, przez te, krótko mówiąc, groźby tego wywłaszczenia, a tymczasem CNI, czyli wywiad hiszpański, dysponując innymi źródłami wiedzy, bo pamiętajmy, że wywiad ma posiadać źródła, których inni nie mają prawa posiadać. Może zdobywać informacje, mając prawo. Dyplomacja takiego prawa nie ma. Dyplomacja działa w świetle
Jupiter, no może nie w świetle Jupiterów, ale działa w granicach prawa. Wywiad donosił, że absolutnie decyzje zapadły i to wywłaszczenie nastąpi, że to będzie straszny wstrząs polityczny również w Hiszpanii. I okazało się, że wywiad miał rację, bo pewnej nocy ogłosił prezydent Fernandez Kirchner, ogłosiła, że uwłaszcza na kilka miliardów euro i zabiera te wszystkie uprawnienia. W związku z tym to pokazuje, jak ważne jest ułożenie właściwej relacji pomiędzy wywiadem a dyplomacją i granie tymi dwoma instrumentami państwa do tego, żeby maksymalnie zwiększyć zdolności do podejmowania właściwej decyzji na szczeblu strategicznym państwa. Panie, bo wspomniał Pan właśnie o systemie bezpieczeństwa narodowego i czy uważa Pan, że tak jakby można przeprowadzić te reformy służb, jeśli ten system najpierw nie zostanie trochę połatany, bo często się mówi, że właśnie wymaga się od niego, żeby tak jakby działania były bardziej międzyresortowe i właśnie też jest problem z brakiem osób decyzyjnych i czy właśnie jest to możliwe, żeby najpierw naprawić tak jakby te problemy, które mają służby, a dopiero potem ten system bezpieczeństwa narodowego? No to tak, wydaje mi się, że jest możliwe. No. Oczywiście lepiej by było załatwić to wszystko odgórnie, systemowo, kompleksowo i mówiąc szczerze, miałem nadzieję 2 lata temu, że tak się stanie, ponieważ uchwalona ustawa, podpisana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w maju 2020 roku właśnie zakładała budowę takiego systemu. Niestety do dzisiaj nikt nie podjął pracy w tym zakresie. Przecież tam jest zapis, który przewiduje uchwalenie ustawy o systemie bezpieczeństwa narodowego i ona powinna uwzględniać między innymi ten element. I ja uważam, że to jest oczywiście rozwiązanie optymalne, natomiast jeśli widzimy, jaka jest rzeczywistość, nie siedźmy z założonymi rękami, twórzmy to, co można, to znaczy spróbujmy, jeśli uznajemy, że ten system wywiadowczy jest pewną spójną całością, oczywiście, że ona powinna być właściwie wkomponowana w system zarządzania bezpieczeństwem narodowym, ale stwórzmy chociaż tą małą część, tylko powtarzam i to jest najważniejsze moje przesłanie. Nie zaczynajmy rozważań od tego, ile ma być służb i od majstrowania przy służbach. Dlatego, że to do momentu, kiedy nie zbudujemy mechanizmu pozwalającego zarządzać tymi służbami jako całością, to będzie marnowanie czasu. Można ewentualnie zrobić to jednocześnie, ale rozważania, które są prowadzone przez niektórych ekspertów czy polityków, którzy dyskredytują pomysł istnienia ministra, urzędu ministra koordynatora i którzy uważają, że najlepiej wrócić do tego, co było w latach 90., są po prostu rozważaniami oderwanymi od rzeczywistości, bo my już mam wrażenie, że niektórzy chcą wrócić do lat 30., ale my nie powinniśmy tego robić, dlatego że cały świat idzie do przodu, a nie do tyłu. W związku z tym musimy się skupić nie na tym, ile jest służb, bo to jest kwestia wtórna. Najważniejsze jest zaprojektowanie takiej architektury systemu wywiadowczego, oddzielenie go, według mnie to jest podstawowa rzecz, oddzielenie systemu wywiadowczego od struktur odpowiedzialnych za egzekucję prawa. Wydzielenie z ABW tej części dochodzeniowo-śledczej i podporządkowanie CBA pod ministra odpowiedzialnego za zwalczanie przestępczości i skoncentrowanie się małymi krokami na tym kawałku administracji. Oczywiście według mnie rozwiązaniem optymalnym, nad którym powinniśmy myśleć, jest zacząć od uchwalenia ustawy o systemie wywiadowczym. To jest, wydaje mi się, bardziej wykonalne, ponieważ dotyczy pewnego zamkniętego kręgu podmiotów, jakkolwiek wymaga nowego podejścia również w sferze filozofii zarządzania tym systemem, to jednak jest to działanie, które jest mimo wszystko prostsze niż budowa całego systemu bezpieczeństwa narodowego, bo wymaga współdziałania tak wielu instytucji, że w dzisiejszych realiach państwa tak rozedrganego i rozrywanego od środka różnymi grupami interesów po prostu jest to niewykonalne, chociaż namawiam do tego, żeby przynajmniej prace koncepcyjne prowadzić. To absolutnie na to nigdy nie jest za późno. Ja
Ja bym się chciał spytać, czy według pana praktycznie zerowa wiedza statystycznego Polaka o służbach wywiadowczych powinna cieszyć czy martwić? No, według mnie powinna martwić. Aczkolwiek uważam, że nie jest to zaskakujące, no, ponieważ myślę, że przeciętny obywatel innych krajów naszego kręgu kulturowego też nie dysponuje zbyt wyrafinowaną i głęboką wiedzą. Tu bardziej chodzi, to co mnie najbardziej martwi, to jest zerowa wiedza świata sceny politycznej, elit politycznych, środowisk generalnie opiniotwórczych i to nie tylko zerowa wiedza, bo tam powiedzmy, że jakaś wiedza jest, tylko że ta wiedza jest bardzo fragmentaryczna i często oparta na różnego rodzaju obsesje, jakieś stereotypy, mity, czyli krótko mówiąc, nie powiedziałbym wiedza, ale wyobrażenia, aparat pojęciowy często, jakim dysponują te najistotniejsze, powiedzmy, środowiska mające wpływ na funkcjonowanie państwa, po prostu ona jest oderwana od rzeczywistości i ona jest, często jest jeszcze gorzej, że ona ma, ta ich percepcja jest tak wykoślawiana, niż gdyby oni całkiem nic nie wiedzieli. Ale generalnie powiedziałbym, że najbardziej po prostu niepokojący jest po prostu brak kompetencji, powiedziałbym to w ten sposób, brak kompetencji do zajmowania się tego rodzaju problematyką wśród decydentów politycznych, ale również w środowiskach opiniotwórczych, dziennikarzy, bo dziennikarze mają bardzo duży wpływ na świadomość społeczną. Również na świadomość polityków, bo politycy zaczynają dzień od i kończą od czytania gazet. Jeśli tam głupoty są wypisywane, to niestety oni jakby bazują na tych głupotach, tworząc swój obraz rzeczywistości dotyczącej służb. Dziękuję za to pytanie. W środowisku służb opór przed reformami zawsze występuje i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Służby, owszem, mają skłonność do tego, żeby w jakiś sposób inicjować różnego rodzaju zmiany w przepisach, ale tak, żeby sobie, powiedzmy, ułatwić funkcjonowanie. W pierwszej kolejności, żeby podnieść uposażenie i benefity, a w drugiej kolejności, żeby rozwiązać pewne sytuacje, które im utrudniają działalność. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z aparatem tym nadzorczym i świadomą klasą polityczną, to nie ma jakby podmiotu, który wymusza na tych służbach myślenie szersze, myślenie o doskonaleniu, o inicjowaniu na przykład prac, które będą zwiększały kompetencje, zwiększały profesjonalizm, bo służby są tak jak wiele innych instytucji. No każdy się przede wszystkim chce dostosować, żeby jak najlepiej przetrwać. No niestety tak jest w Polsce. Jest część ludzi, dla których ważniejsze jest uczestniczenie w różnych ciekawych misjach, ale szybko tacy ludzie się orientują, że tak jak tu jest też w motto mojej książki, że najczęściej nagrody dostają ci, którzy nie uczestniczą w operacjach. Co powoduje, że one są zainteresowane zmianami, ale jak powiedziałem, tylko w tym zakresie, no, który wynika z ich rozumienia rzeczywistości. Natomiast nigdy służby jako takie nie będą widziały tej sfery z tej perspektywy, którą powinny widzieć elity polityczne czy decydenci. I tutaj chodzi o to, żeby właściwie ułożyć relacje, właściwie stworzony mechanizm zarządzania służbami powoduje, że służby są stymulowane do tego, żeby być partnerami do doskonalenia, ale nie można oczekiwać, że one z ich jakby będzie wychodziła inicjatywa. I właśnie problemem jest to, że w Polsce po prostu klasa polityczna, nie są rządzący jedni czy drudzy, chociaż oczywiście jedni mają więcej, jakbyśmy to powiedzieli potocznie, za uszami niż inni. Na przykład trzeba
oddać również szacunek i oddać tutaj sprawiedliwość tym, którzy dokonali jedynej do dzisiaj reformy, czyli w 1997 roku stworzyli Urząd Ministra Koordynatora, jaki by on nie był wadliwy czy niedoskonały, to jednak wtedy powstała ta idea i stworzono Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Od tego momentu nikt nie prowadził poważnych prac. Po prostu świat polityczny nie jest zainteresowany, między innymi dlatego, że nie jest do końca świadomy. To też wynika z pewnych schematów myślenia, obaw, lęków, gier wewnętrznych, ale dlatego ja mówię, że generalnie z powodu braku kompetencji do tego, żeby właściwie do tego podejść. Oczywiście w różnych krajach to nie jest tak, że wszędzie są idealne rozwiązania. Jest raz lepiej, raz gorzej, ale przynajmniej toczy się jakaś debata, toczy się jakaś gra. Temat jest najczęściej po prostu na agendzie politycznej. Natomiast w Polsce ten temat po prostu jest nieobecny. I jest to odpowiedzialność wszystkich sił politycznych. Dlatego cieszy mnie, że udało mi się w jakiś sposób przekonać część opozycji dzisiaj do tego, żeby wzięli, krótko mówiąc, ten temat na swój warsztat i powołali zespół parlamentarny do spraw reformy służb specjalnych. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś, to jest bardzo jakby przełomowa sytuacja. Oczywiście jestem umiarkowanym optymistą i zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo to się może wykoleić, ale tak czy inaczej pierwszy krok został wykonany. I bez aktywnego udziału, zaangażowania ze strony klasy politycznej, różnych sił politycznych, na przykład dzisiaj, to zwróćcie uwagę Państwo, że najmniej zainteresowane są, czy równie nie są zainteresowane jakimikolwiek zmianami największe siły polityczne. I tak było dotychczas zawsze. Ale paradoks polega na tym, że to na nich spoczywa największa odpowiedzialność. I to ta siła, która na przykład najczęściej jest tak, że która się szykuje do objęcia władzy, to jest najmniej zainteresowana zmianami, bo nie ma zamiaru być kontrolowana. Ja to wyrzucałem ministrowi Cichockiemu podczas Kongresu Praw Obywatelskich dwa lata temu i mówiłem, straciliście wówczas okazję, trzeba było przygotować, kiedy byliście przy władzy, to dzisiaj można byłoby kontrolować służby. No ale tego się nie robi, a państwo, które, znaczy ugrupowanie, które powiedzmy odchodzi, albo ma jakieś prawdopodobieństwo, że będzie przechodziło do opozycji, to właśnie to ugrupowanie powinno być najbardziej zainteresowane w stworzeniu odpowiedniego aparatu kontroli zewnętrznej służb. No ale tak się nie dzieje. No, miejmy nadzieję, że może te małe partie w jakiś sposób zawstydzą, może sprowokują poważną debatę na ten temat i niejako wymuszą na tych dużych ugrupowaniach zajęcie się tą sprawą. Natomiast no nie jest to łatwe. Natomiast z całą pewnością to, co powinno mieć miejsce, to jest presja opinii publicznej, ekspertów i mówienie na ten temat, mówienie, przedstawienie propozycji, a nie tak jak to mamy często do czynienia z dyskredytowaniem, z obśmiewaniem, że najlepiej jak będzie tak, jak było w 1996 roku, że służby podlegają jedne ministrowi spraw wewnętrznych, inne ministrowi spraw zagranicznych. No, z całym szacunkiem, ale w Polsce podległość ministrowi spraw zagranicznych wywiadu jest po prostu groteską. No, to nie jest Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii wywiad wprawdzie organizacyjnie podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma żadnej władzy nad nim. To jest absolutnie samodzielne narzędzie. Także to pokazuje tylko, takie pomysły pokazują po prostu, że ludzie, którzy o nich mówią czy proponują, po prostu nie wiedzą, o czym mówią, nie mają również kompetencji w tym zakresie. Ostatnie pytanie, tam w sensie pan na górze się zgłaszał, tak? Czy ktoś jeszcze chciał zadać ostatnie pytanie, bo już czas nam mija? Proszę bardzo. Jakie są konsekwencje wykrycia agenta wiary przez inne państwa? Znaczy naszego wywiadu przez inne państwo? Jak pan, czy przez nas wykrycie obcego? My wysyłamy agenta i państwo przechwytuje. No mogą być różne konsekwencje. Pierwsza z brzegu to jeśli ten kontrwywiad tego państwa jest skuteczny, to po prostu werbuje naszego agenta. Jeśli go zidentyfikuje jako agenta, po prostu pozyskuje go do współpracy
wykorzystuje go na zasadzie podwójnego agenta do rozpracowania nas. To jest jakby taka z kanonu jakby działań wywiadowczych. Czasami jest tak, że nie ma takiej możliwości prawnej i w momencie, kiedy zdobędzie dowody, że taki agent jest agentem, musi mu postawić zarzuty karne i, krótko mówiąc, postawić przed sądem. Natomiast czasami sytuacja tak zwana operacyjna wymaga na przykład jeszcze innych działań. Na przykład jeśli wiemy, że ktoś jest agentem, a chcemy przede wszystkim wiedzieć, kto się z nim kontaktuje, kto go prowadzi, kto go zadaniuje, no to będziemy go przez odpowiednio długi czas monitorować i za jego pośrednictwem, nie wiem, rozpoznamy siatkę czy też mechanizmy działania. Być może później, jeśli uda się go odwrócić, jak ktoś mówi, potocznie na drugą stronę, będzie można prowadzić po prostu pozorowaną współpracę z tamtą służbą i prowadzić tak zwaną grę operacyjną. No tutaj jakby paleta możliwości jest dosyć duża. Krótko mówiąc, to jest to, co każdy kontrwywiad chce mieć, czyli prowadzić grę z obcym wywiadem przy użyciu przewróconego agenta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, mija nasz czas. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się swoją wiedzą ekspercką w szczególności, a także tymi panami, czy tymi inspirującymi koncepcjami na przyszłość, bo zdaję sobie sprawę, że państwo polskie zasługuje na profesjonalną i skuteczną przede wszystkim służbę, że aparat wywiadowczy wziął się pod uwagę tak liczne zagrożenia, które na dodatek potęgują się i przybliżają się dosłownie naszych granic. Miejmy nadzieję, że te pomysły, te inicjatywy, które pan zgłasza, trafią na podatny grunt i przyniosą dobry skutek. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia, to dla nas zaszczyt. Państwu dziękuję tutaj za uwagę. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i jeszcze niejednokrotnie mieli okazję do skorzystania z pana wiedzy. Z przyjemnością. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo państwu i tego, co państwu i sobie życzę, czego życzył pan profesor. Zarówno w odniesieniu do przyszłości Polski i naszego aparatu wywiadowczego, jak i do naszej współpracy. Dziękuję.